Witajcie kochani, dzisiejszy film nie będzie należał do zbyt przyjemnych i pozytywnych materiałów, ale przyszedł moment, w których po prostu nie mam siły i muszę wam powiedzieć po prostu, co w ostatnim czasie czułam. Powiem wam szczerze, że niestety ten film nie jest clickbaitem. W sensie miałam ostatnio takie lekkie załamania swojej twórczości, a mianowicie mam już powolutku dość tego, jak YouTube ucina mi zacięgi i po prostu tego braku docenienia. Nie zrozumcie mnie tu źle, bo jak najbardziej jest grono osób, jest 50-60 osób, które doceniają moją twórczość, ale to jest jakby kwestia tego, że YouTube naprawdę od dłuższego czasu ucina mi zasięgi i dajmy na to, że no 3 miesiące temu nagrywałam film na 10 tysięcy subskrypcji. I teraz mamy już 11 tysięcy, za co bardzo wam dziękuję, jestem wam ogólnie bardzo za to wdzięczna, ale jakim cudem przy tysiąc kolejnych osób w przeciągu paru miesięcy do mnie dołączyło i nie wierzę w to, że ani jedna z tych osób jakby nie wchodzi z powrotem na moje filmy, no bo weźcie sobie pod uwagę fakt, że skoro te 1000 osób mnie zasubskrybowało, to jakim cudem te 1000 osób nie wraca, nie widzi moich filmów? Jakby, wiecie, YouTube bardzo ucina mi zasięgi i od dłuższego czasu obserwuję to na swoim kanale. Jestem osobą, która pracuje, która nie utrzymuje się z YouTube'a, chociaż nie ukrywam, że jest to jakieś moje marzenie i chciałabym utrzymywać się z YouTube'a. Nie dlatego, żeby być sławna i żeby się lansować, tylko dlatego, że chciałabym w przyszłości robić coś, co kocham i nie być od nikogo zależna, mieć swoją działalność i mieć coś po prostu pewnego, że robię coś, co lubię. Podpiałabym pod to śpiewanie, nagrywanie vlogów, czy robienie paznokci i inne tego typu rzeczy, które po prostu kocham. Miałam taki moment ostatnio, że po prostu myślałam nad zostawieniem mojego kanału, nad rzuceniem tego, bo przez tyle lat poświęcam temu czas i jakby YouTube nie daje mi tej możliwości, żeby wbić się w te algorytmy i to nie jest kwestia tego, że robię złe filmy, bo uważam, że moje filmy są dobre, jakby wiecie, z roku na rok robię coraz większe postępy. Okej, przyznaję, nie stać mnie na to, żeby wydać nie wiadomo ile kasy na sprzęt, ale też takie gadanie, na przykład przeczytam wam coś. Niedawno oglądałam film jednej youtuberki, w którym w sumie napisałam to, co czuję. I tutaj nie zmierzam do tego, co napisałam, ale przeczytam wam to. Obejrzałam do końca i powiem ci, że jako osoba również nagrywająca i walcząca od dobrych 8 lat na YouTube, tak 8 w grudniu 9, mająca 11 tysięcy subów i zasięgi spadające do poziomu zerowego, również przy zerowych zarobkach wiadomo. Wiem, co to znaczy walczyć o marzenia, dążyć do celu, doskonale cię rozumiem, kiedy mówisz, że masz swoje życie, a YouTube to dla ciebie praca. Mam to samo. Ludzie tego nie kumają, ja chodzę do pracy, jeszcze mam pracę w domu, w dodatku taką, z której nie mam nic, bo robię to dla małego grona, które przy mnie jest i dla siebie. Uważam, że warto walczyć o marzenie, swoje cele, nieważne jak długo miałoby to trwać. Nigdy nie wiemy, kiedy trafimy na jeden właściwy film, który pomoże w przeciągu tylu lat. Na YouTube na pewno mogę powiedzieć, że zaobserwowałam wszystko, co mówisz. Oraz fakt, iż zasięgi wciąż spadają od kiedy wprowadzili dzwoneczki, tak jak miałam aktywnych po 200 osób. Czytaj lajki, tak nagle mam około 40+, co jest zabawne, bo widzowie dochodzą każdego dnia, zasięgi stoją w miejscu. Dzisiaj dobiłam 11 tysięcy, mam się cieszyć? Dla mnie to tylko liczba. Ok, jestem dumna, ale to nie przekłada się na moje wyświetlenia, na jakie zasługuję po tylu latach ciężkiej pracy i prawie 400 filmach na swoim kanale. Polityka YouTube nigdy nie zrozumiem tego, a dla tych całych argumentów, które są posrane. Widzowie nie rozumieją wielu rzeczy, a najbardziej mi rozwala mnie, jak mówią, że robię coś dla hajsu, gdzie nigdy nie miałam żadnej płatnej współpracy. Zarabianie włączyłam rok temu i zarobiłam w rok ponad 700 zł, z czego ponad 100 oddałam w picie, czyli jakieś 600 zł w rok. Śmiechu warte, co nie? Nie wstydzę się tego napisać, jak wiele osób, takich jak ja na YouTube oraz coraz więcej ludzi robiących podobne rzeczy Dlatego z czasem przestałam tylko śpiewać i zaczęłam też vlogować, a na ten moment robię na kanale prawie wszystko. Dopiero cię odkryłam, dawno będę cię oglądać, pozdrawiam. No i generalnie odniosłam się do filmu tutaj koleżanki, gdzie jest mój tatuś.
Jak chcecie, możecie obejrzeć, ale pierw obejrzcie mój do końca. Rozwaliła mnie pewna osoba, która odpisała mi w komentarzu. Nie przyszło ci nigdy do głowy, że skoro tyle lat się bawisz, nigdy z tego nie wyszło, to po prostu nie nadajesz się, albo robisz to źle i potrzebujesz się przeszkolić? Napisałam, nie przyszło ci na myśl, że aby nie oceniać materiałów, skoro ich nie oglądasz i może niektóre osoby robią coś z pasji tylko dla pieniędzy, jak najbardziej się nadaje. A ona odpisała mi na to, gdybyś się nadawała, to ktoś by cię oglądał, o hajsie sama piszesz, może potrzebujesz zrozumienia, sądzisz, że jesteś taka świetna, chociaż nikt cię nie podziela te twojej opinii, to faktycznie rozwinąć swoje umiejętności. Wiecie co? Ja tej osobie nie odpisałam, bo po co? Jakby osoba, która w ogóle nie ogląda moich filmów, w ogóle mnie nie zna, nie wie ile lat nagrywam na YouTube, ani jak się staram, ani nic na temat moich umiejętności, wypowiada się na ten temat. I wiecie co? I nie chodzi już tutaj o sam komentarz, tylko o takie płytkie podejście, że dobra, nagrywam na YouTube 9 lat, dopiero rok temu włączyłam zarabianie, ale ja robię to dla pieniędzy. Skoro nie robię tego dla pieniędzy, co to jest w ogóle za tekst? Jakby, wiecie, inwestuję w swoje filmy kupę swojego czasu, kupę swoich pieniędzy. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, ile kosztują aparaty, nowe mikrofony, ile kosztuje JOM, czy inne tego typu rzeczy, które, czy nawet mix, mastering, to wszystko kosztuje. I jakby ja cały czas inwestuję swoje pieniądze i uwierzcie mi, że to 600 zł, które zarobiłam przez rok, co jest dla mnie niczym, naprawdę, nie oszukujmy się, to jest dla mnie niczym przy moich wyświetleniach i przy moich zasięgach, co jest zrozumiałe, ale jakby to jest nic. I wyobraźcie sobie, że jesteście osobą, która pracuje, która ma swoje życie, która już ma 23 lata prawie, i która jeszcze poświęca, musi znaleźć czas dla swojej rodziny, dla tego czasu praktycznie większość czasu nie mam. I jeszcze czas dla swojego faceta. W momencie, kiedy ja poświęcam się całkowicie YouTube'owi, to moje życie wygląda tak, że wracam z pracy i dalej pracuję. Rozumiecie? Jakby nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile ja poświęcam czasu, żeby zrobić te swoje filmy. I to nie jest wyżalanie się w tym momencie. Jakby nie mam do tego żadnego żalu, bo to jest coś, co kocham. I to jest coś, co chciałabym całego serca dla was dalej robić. Ale po prostu chwilami jestem tym zmęczona, jakby nie tym, że to robię, tylko tym brakiem docenienia ze strony YouTube'a i tym, że cały czas ucina mi te zasięgi. Był taki moment, wiecie, ja jestem YouTuberką, która nigdy w życiu, nigdy nie prosiłam nikogo o pomoc, nie prosiłam o promocję, nigdy nikt nie pomógł mi się wybić. Wszystko, co osiągnęłam, osiągnęłam dzięki swojej pracy. Nie ukrywajmy się, że mało jest takich osób na YouTubie, które wybiły się z własnej pracy, które nie wybiły się na kimś bądź na czyjejś pomocy. Raczej większość YouTuberek czy YouTuberów wybiło się na innych YouTuberach, albo większość tych właśnie YouTuberek, które wybiły się na swoich chłopakach YouTuberach. Jakby nie chodzi mi o to, że jest mi żal o to, jakby fajnie, spoko, ale nawet weźmy sobie taką mamę Bloa, która nie nagrała żadnego filmu, a w przeciągu 2 czy 1 minuty miała tyle subskrypcji, co ja przez 9 czy 8 lat. No jakby wiecie, o co mi chodzi. Pierwszy raz w życiu poprosiłam kogoś o pomoc, w sensie byłam na tyle załamana psychicznie tym, co się dzieje na YouTubie, bo jakby wiecie, wydaje mi się, że mój kanał zaczyna powoli rosnąć, a za chwilę opada w dół. I byłam tak załamana, że poprosiłam o pomoc swoją znajomą. Po prostu zaproponowałam jej, że może pomoże mi i zapłacę jej nawet za to, ale żeby pomogła mi, żeby ten kanał coś odrobinę ruszył, bo nawet jeżeli, dajmy na to 100 osób, zacznie być aktywnych, to powoli będzie mi się chciało. A jeżeli ja mam w kółko 40 aktywnych osób, jak nie udostępnię tego na Facebooku i tak dalej, to już w ogóle jest tragedia. Już pomijam te wszystkie znikające łapki. Uwierzcie mi, że jest naprawdę w cholerę ciężko, jeżeli nie trafisz, nie będziesz miał szczęścia i nie trafisz w te algorytmy YouTube'a, bo nawet to Bella Ciao. Nagrałam to Bella Ciao, wpadłam na ten pomysł, napisałam tą polską wersję i co z tego miałam? Ktoś inny wybił się na tym samym pomyśle? Młoda dziewczynka nagrała Bella Ciao i zyskała w 2 tygodnie 30 tysięcy subskrypcji? Sprawiedliwość, jakby wiesz, cieszę się, że jej się udało, ale jakby wiesz, wpadłam na ten pomysł, a nic z tego nie mam, na dobrą sprawę. Nie mam nic z tego, w sensie wymyśliłam to, ale inni czerpią z tego pomysłu korzyści. I nie rozumiem tych algorytmów YouTube'a, skoro ja na to wpadłam, skoro nakręciłam to pierwsza, dlaczego inne osoby, które to zrobiły, to samo i nie zrobiły wcale tego lepiej ode mnie, na tym po prostu zyskały, a ja nie. Jakby wiecie, tu nie chodzi o to, że ja jestem zazdrosna, tylko o to, że czuję się naprawdę mało doceniona i moja praca, którą w to wkładam, jest dla mnie
po prostu ciężko. Stworzę jakiś zajebisty materiał i myślę sobie, cud, po prostu ten materiał jest świetny, naprawdę mi się podoba. A kończy się na 200 wyświetleniach, na przykład. 30 łapek, 40. Trochę paranoja. No i wyobraźcie sobie, ja przy 11 tysięcach subskrypcji, mając tak obniżone zasięgi, jak ja mam czuć satysfakcję z tego, co robię? No jak? Nie wiem. Jakby, wiecie, gdzieś tam głęboko w środku ja wierzę w to, że w końcu się uda. Ja jakby próbuję się nie poddawać, ale prawda jest taka, że już mam prawie 23 lata. 23. Nie mam już 17-15 lat, nawet jeżeli na tyle wyglądam. Wiecie, traktuję was jak swoich przyjaciół, chociaż też nie mogę tego nazwać do końca przyjaźnią, bo prawda jest taka, że wy mnie znacie i jakby mówię wam o sobie wszystko. Wiele osób, wiele z was myśli, że zna mnie, bo wy mnie znacie, bo ja mówię wam o sobie dużo, ale bardzo często jest tak, że kiedy piszecie do mnie na przykład o swoich prywatnych sprawach i tak dalej, ja bardzo chętnie staram się wam pomóc, ale większość osób, które do mnie pisze z YouTube'a, to tak na dobrą sprawę ja, wiecie, ja was nie znam. Wy znacie mnie, owszem, ja się z tym liczę, że wy mnie znacie i jestem wam mega wdzięczna za to, że mnie znacie, że mnie oglądacie, ale jakby też, no jesteście dla mnie troszeczkę, niektórzy z was są dla mnie obcy i jakby też musicie zrozumieć, że nie zawsze mam po prostu czas i chęć też w swoim życiu prywatnym, bo dużo osób dodaje mnie na Facebooku moim prywatnym, a od tego mam na przykład grupę Mordeczki Paulusi, żeby z wami rozmawiać. Od tego mam fanpage'a, chociaż na niego prawie nie wchodzę. Niedawno założyłam nawet TikToka, możecie sobie wejść zobaczyć, bo generalnie stwierdziłam, że założę tego TikToka tak dla zabawy. TikTok to raczej jest rozładowanie takich moich, wiecie, emocji, tych głupawek, a YouTube tak na poważnie. Jakby ocenianie kogoś i na przykład ten komentarz tej dziewczyny mega mnie zabolał w pewnym sensie, no bo to nie jest tak, że ja nie potrafię. Ja się z tym nigdy nie zgodzę. Ja uważam, że robię zajebiste filmy i na skalę swoich możliwości. Ale wyobraźcie sobie, ja niedawno rozkminiałam, czy nie wydać 6 tysięcy na nowy aparat, żeby nagrywać dla was w 4K. Ale na dobrą sprawę oszczędzałam te pieniądze, które mam. Oszczędzałam je na wkład własny na mieszkanie. I co? I mam wydać w ciemno pieniądze na coś, co nie rusza, na coś, co nie wiem, czy ruszy. I tak na dobrą sprawę wyobrażałam sobie taki kanał, na przykład Blowka, który ma prawie 5 milionów i nagrywa w Full HD, więc skoro on nagrywa w Full HD, to czemu ja mam zmuszać się do nagrywania w 4K? Wiecie, o co chodzi. Mówiłam finalnie, że nie rzucam kanału, że jeszcze powalczę, w sensie za bardzo, za wiele pracy w to włożyłam i wiem, że mam dużo obserwujących mnie osób, które kochają mnie oglądać i dzięki którym nadal tu jestem. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem wam za to wdzięczna. Jakby potrzebuję tego wsparcia. Nie ukrywam, że potrzebuję waszego wsparcia, waszej aktywności. Dlaczego zmieniłam nazwę? Zmieniłam nazwę na Paulusia. Ze względu na to, że wiecie, ja mam długie nazwisko i może to jest główny powód tego, że mój kanał jakby ludzie subskrybują, zapominają moją nazwę. Dlatego doszłam do wniosku, że jeżeli zmienię nazwę na Paulusia, póki jeszcze nie jestem rozpoznawalna tak jakoś bardzo, no to może będzie łatwiej ludziom mnie zapamiętać jako Paulusia, a nie jako Marcinkowska. Wiecie, o co chodzi. A druga strona medalu, no to wiecie, ja kiedyś chcę wyjść za mąż. Chcę zmienić nazwisko. Prawdopodobnie będę kiedyś Paula Gajewska. Przynajmniej na to liczę. No, ale zmierzam do tego, że nie będę wiecznie Marcinkowską, więc jakby też nie chcę być rozpoznawalna tylko spod mojego nazwiska. Tutaj temat zmiany kanału myślę, że jest rozwinięty. I uwierzcie mi, że ten kanał i wy jesteście częścią mojego życia. Ja YouTube'owi poświęciłam większość swojej młodości. Ja zamiast się bawić i chodzić na imprezy, poświęcałam czas na montowanie filmów, na uczenie się śpiewania, na piosenki. Wiecie, o co chodzi. I wiem, że nie robię wszystkiego idealnie, bo nie da się robić wszystkiego idealnie w warunkach domowych, na własnym mikrofonie. Wiecie, o co chodzi. Co innego, jak ktoś ma ekipę filmową, jak ktoś ma studio, które mu pomoże napisać piosenkę, nagrać piosenkę, zrobi wszystko za ciebie. A co innego, jeżeli ktoś robi wszystko na własną rękę. Więc jakby liczę się z tym, że nigdy nie będzie idealnie, ale i tak uważam, że jak na to, jakie mam możliwości, to robię naprawdę dużo. I uwierzcie mi, że gdybym miała możliwość, to bardzo chętnie kupiłabym nowy aparat, ale wstrzymuję się z tym, ponieważ dobrze wiecie, jak jest. I okej, jak wrócę do Gdyni, planuję kupić tło,
do filmów. Planuję kupić oświetlenie do filmów, ale jeszcze mikrofon ewentualnie, tak, żeby polepszyć jakość tego dźwięku. Zobaczymy, co będzie dalej. Jakby, wiecie, na myśl, że mogłabym rzucić kanał, naprawdę dostałam depresji. W sensie, ja pewnego dnia po prostu siedziałam i płakałam, bo pewne rzeczy do mnie docierały i ja nie wiedziałam po prostu, co mam ze sobą zrobić. Ale pojechałam na ten wyjazd do Zakopanego. Myślę, że oglądaliście vloga, mam nadzieję, że tak, bo vlog jest bardzo ciekawy swoją drogą, ale potrzebowałam ochłonąć, zastanowić się. No i przez ten czas zrozumiałam, że mimo, że jest ciężko, mimo, że męczy mnie to, jak wiele lat walczę o swoje marzenia, to nie chcę się poddawać i wiem, że jest wiele osób, które załamałyby się. I abstykulując do tej dziewczyny, która tam mnie hejtowała, która nie wiem, kim, za kogo się uważa, no to mam osoby, które chcą mnie oglądać. Mam osoby, które do mnie wracają. I uwierz mi, że cały czas robię postępy i nie masz zielonego pojęcia, o czym mówisz. I jakby spójrzcie pierw na siebie, w sensie najwięcej do powiedzenia mają takie osoby, które w życiu nie robią nic. Których życie ogranicza się do wrócenia z pracy, ze szkoły, oglądania seriali, wyjścia z psem i tyle. Nie każdy jakby ma, nie mówię, że to jest złe, ale nie każdy ma rozbudowane jakieś swoje zajęcia. Każdy ma czas na wszystko, co chce. Niektórzy wyrzekają się z niektórych rzeczy, aby mieć czas na inne rzeczy, w moim przypadku. I nawet, wiecie co, pierwszy raz w życiu poprosiłam kogoś właśnie, jak wcześniej mówiłam, o pomoc, w sensie z wypromowaniem kanału i wiecie co, nigdy nie poczułam się tak poniżona, ze względu na to, że jakby nigdy nie zniżałam się do tego poziomu, żeby prosić kogoś o pomoc. I jeszcze bardziej poniżające jest dla mnie to, że nawet nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Jakby, wiecie, rozmowa nagle się ucięła i dla mnie to jest zabawne, no bo ta osoba, z którą wcześniej rozmawiałam, nie będę mówić kto, bo nic do tej osoby nie mam i tak dalej, ale jakby nie patrzeć, sama wybiłaś się na innych osobach. Sama wybiłaś się na promocji. A w momencie, kiedy ktoś prosi Cię o pomoc i nawet nie chce tego za darmo, bo ja, wiecie, z szacunku powiedziałam, że mogę nawet za to zapłacić, ale po to, żeby ta osoba właśnie widziała, że ja nie chcę jej wykorzystać, że jestem gotowa nawet zapłacić, bo zależy mi na swoim kanale. I podjęłam decyzję, że wiecie co, nie ma opcji, jakby nigdy nie prosiłam się o pomoc i to był ostatni raz, kiedy poprosiłam kogoś o pomoc i nie poproszę więcej. Mam zamiar, tak jak wcześniej, dalej walczyć sama o swoje marzenia i gwarantuję Wam, że jeżeli ja na YouTubie się wybiję, na pewno będę jedną z tych osób, które będą starały się wspierać takich twórców jak ja teraz, które nie będą, nie na zasadzie, że słuchaj, będziecie pisać, wybijcie mnie, wypromujcie mi kanał, nie zrobię tego na Wasze żądanie, bo to gdybym tak robiła, to bym musiała, słuchajcie, każdego promować, ale jeżeli będę miała taką możliwość i zobaczę na YouTubie osobę, która jest podobna do mnie, która od lat nagrywa i która ma talent i która się przykłada, sama będę do takiej osoby pisała i sama będę proponowała jej pomoc. Bo postanowiłam sobie, że będę jedną z tych youtuberek, jeżeli się uda, które będą chciały pomagać i które będą pomagały osobom, które na to zasługują i będę widziała, że od lat pracują. Co innego, jeżeli ktoś założy świeżo kanał i wiecie, będzie chciał nagle mieć, kurde, 20 tysięcy subskrypcji. Nie, to tak nie działa. Mam taką koleżankę, która w sumie kiedyś walnęła mi takim tekstem, to jest nie fair, że masz tyle i tyle subskrypcji, a ja mam 200. Ale zapomniała o tym fakcie, że ja mam prawie 400 filmów na kanale. Ja nagrywam regularnie, ja inwestuję w filmy regularnie, ja cały czas się uczę, uczę się grafiki, montowania, ja cały czas wszystko lepsze. Nie mówię, że to jest idealne, ale nauczyłam się wiele rzeczy w ostatnim czasie. A Ty wrzuciłaś jeden film na rok. Na Twoim kanale jest może 7 filmów. A kanał masz od dobrych 6 lat. I Ty się dziwisz, że masz subskrypcji 300 na przykład. Gdzie ja na przykład załatwiłam jej ponad 100 subskrypcji sama. Przez to, że wysyłam znajomych. Wiecie, o co chodzi. I macie jakieś podsumowanie tego filmu, może tak już, bo rozgadałam się, ale wiecie, YouTube jest dla mnie tak ważny, tak cholernie ważny, ja tak się temu poświęcam, jakby, no, nie wyobrażam sobie, żeby... Każdy ma jakieś swoje cele życiowe. Dla mnie moim celem życiowym, takim, którym mi zależy, to jest YouTube. Po prostu. Możesz to rozumieć, możesz tego nie rozumieć. Dla mnie to jest mój cel życiowy, któremu się poświęcam. Któremu się poświęcałam i któremu będę się poświęcać.
I podsumowując ten film, nawet jeżeli jest ciężko, nawet jeżeli wydaje ci się, że nigdy się nie uda, nie ma co się poddawać, popatrz. Ja mam już 23 lata, dalej walczę. I nawet jeżeli się nie uda, tfu tfu, mam nadzieję, że się uda. Póki będę mogła, póki będę w stanie, póki moje życie mi na to pozwoli, ja będę walczyć. Bo warto. Warto walczyć o swoje marzenia. Nieważne, co jakiś hejter, co jakiś randomowy człowiek ci napisze. Czy masz, że masz brak talentu, że się nie nadajesz. A może się nie nadajesz? Słuchaj, ty gówno wiesz o tym, czy ja się nadaję. Tyle w temacie. Jakby wiecie, o co chodzi. Miejcie w dupie to, co wam ludzie mówią. Jakby srajcie na to. I nie będę się bała tego powiedzieć głośno. Srajcie na to, co ludzie wam mówią. Mówi ci, że nie umiesz śpiewać? A myślisz, że Shakira wcześniej też nie walczyła o to, żebyś miała śpiewać? Shakira nie chcieli wziąć nawet do kościoła śpiewać, bo jej głos był zbyt szorstki. Dziewczyna walczyła i co? Osiągnęła sukces. Każdy. Bądź jak Shakira. Wybij się. Spełniaj marzenia. Rysuj, fotografuj, śpiewaj, nagrywaj, gadaj do kamery. Nie bój się robić, czego chcesz robić w życiu, bo masz tylko jedno życie. Tylko jedno. I słuchaj, nieważne kto i co ci powie, ważne jest to, abyś się nie poddała. I tak chciałam zakończyć tego vloga. Wiem, że to wszystko to jest woda z flaki z olejem, ale potrzebowałam się wygadać. Potrzebowałam wam powiedzieć, co mi leży na sercu. Nie wiem, czy powiedziałam to tak, jak chciałam, bo może lepiej było to nagrać w wcześniejszych emocjach, kiedy jeszcze byłam podminowana, ale potrzebowałam odpocząć, potrzebowałam się zastanowić. I teraz już wiem, że nie poddam się. W sensie, będę dalej walczyć. I mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną, że będziecie tu wracać, że wasza aktywność i wasze komentarze będą się pojawiać. Bo nie ukrywam, że na tym kanale jest wiele osób, które mnie ogląda, a nie zostawi komentarza. A chciałabym wiedzieć, kto mnie ogląda, więc łapkujcie i komentujcie. Generalnie. Już w ogóle na samym starcie chciałabym też pozdrowić osoby, które wchodzą na mój kanał tylko po to, żeby dać mi łapkę. Pozdrawiam was serdecznie, chociaż wy w sumie nie oglądacie tych filmów, więc po co ja was pozdrawiam. Ale wiecie, są osoby, które mnie subskrybują po to, żeby wpaść na mój film w momencie, kiedy dodam film. Mija 30 sekund, film trwa 10 minut, wiecie, co chodzi. A już mam na przykład 3 łapki w dół. Bo, jak to powiedziała jedna mądra osoba w moich komentarzach, ktoś ma prawo cię nie lubić. Fajnie, że macie, słuchajcie, czas na to w swoim życiu, aby wchodzić na czyjś kanał tylko po to, aby też dać on łapkę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie rozważacie swoim czasem i ogólnie fajnie cenicie swój cenny czas. Może wyście się zajmijcie sobą, a nie... Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Możemy tego tematu poruszać. Tyle w temacie. Także co? Koniec tego monologu. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeżeli tak, to macie ode mnie mocny uścisk. I pamiętajcie, że kanał śpiewanie zawsze było i zawsze będzie moim marzeniem, o które będę walczyć. I serdecznie wam dziękuję. Pamiętajcie ogólnie o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczko, aby być na bieżąco. Kocham was z całego serduszka. Pamiętajcie, aby wracać też na mordeczki Paulusi na Facebooku, bo tam jestem bardziej aktywna. Macie linki na dole, ale jestem mega, mega wdzięczna. I wiecie co? Może nie jest was tysiące, mimo że jest was kilkadziesiąt. I tak jestem wam wdzięczna, bo właśnie dzięki tym kilkudziesięciu, czyli nawet kilkunastu, kilkuset osobom, które są aktywne, które pytają, kiedy będą filmy, dzięki takim osobom ja nigdy się nie poddałam. Bo gdyby was nie było, nie byłoby mnie. Także kocham was i dziękuję wam, że jesteście. I dajcie mi znać w komentarzu, cokolwiek, napiszcie serduszko, napiszcie, co chcecie. Chcę widzieć, kto mnie ogląda. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaczki.